Panga. Pewnie nie raz, nie dwa usłyszales, że jest niezdrowa i należy jej unikać. Czy faktycznie tak jest? Co to za ryba? Inna nazwa pangi to sumrekini. Należy do ryb slotkowodnych, naturalnie zjacych w Mekongu. Jest hodowana przemysłowo w stawach i eksportowana do innych krajów, najczęściej w postaci mrozonych filetów. Jest to również bardzo estetyczna ryba akwariowa. Potrzebuje jednak dużego zbiornika, bo dorosłe sumy rekinie mogą osiągnąć 130 cm długości i prawie 50 kg wagi. Panga, czym się zywi? Sumy rekinie niesa wymaga jace. Nie bez powodu ich mięso jest tanie i łatwo dostępne. Pangisa wszystko zerne i zjedza prawie wszystko, co się im poda. Ryby trzymane w akwarium można karmić salata, szpinakiem lub zwykla karma dla rybek. Tak zezywym pokarmem. 1. W konsumpcyjnej hodowli pangi zakarmione trebami ryzowymi i soja z niewielkim dodatkiem malych ryb. 2. Czy panga jest zdrowa? W ostatnich latach panga stala się mocno kontrowersyjnym produktem spozywczym. Na pozór wydaje się dobra propozycja na piatkowy obiad. Jest niskokaloryczna, zawiera dużo białka, a jej smak i zapach sa tak delikatne. Ze nawet największy niejadek będzie zadowolony Co wiec jest nie tak z panga, która jeszcze kilka lat temu królowała na polskich stolach Niepokój budzi sposób, w jaki jest hodowana Nie jest to bowiem ryba z jaca wolno, jak mintaj czy tuńczyk. Panga hoduje się w zbiornikach zasilanych woda z Mekongu, jednej z najbardziej zanieczyszczonych rzek świata Ryba dobrze znosi takie warunki i dobrze przyrasta na masie Brak szczególnych wymagan, jak na przykład w przypadku lososia, powoduje, że cena za kilogram pangi jest niska. Jednocześnie zniechęca to konsumentów do kupowania akurat tej ryby. Zanieczyszczenia, w tym metale cieskie, odkładają się w mięsie pangi i niekiedy przekraczają dopuszczalne normy. Najczęściej jednak nie są to duże nadwyski. Czy istnieją jakieś fakty, które przemawialiby na korzyść pangi? Okazuje się, z tak. Okres chowu tej ryby jest stosunkowo krótki. Wynosi bowiem od 6 do 9 miesięcy. Krótki czas ekspozycji na zanieczyszczenia to również mniej metali cieskich w rybie. Można wiecu znac, że okazjonalne jedzenie pangi nie stwarza dużego zagrożenia. 3. Nie zapominajmy, że ryba ta wciąż jest dopuszczona do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej, zatem można zalozyc. Ze jest to względnie bezpieczny produkt? W kwestii zanieczyszczenia sytuacja ponoć uległa w ostatnim czasie zmianie i producenci pangisa zobowiązani do przestrzegania norm narzuconych przez sieci handlowe. Oznacza to regularne kontrole, czy w mięsie ryb nie przekroczono dopuszczalnego stezenia antybiotyków i innych ksenobiotyków. 2, 4. Zawarto strteci według badań z 2010 roku. Przeprowadzonych przez Morski Instytut Rybacki w Gdyni, panga zawiera znacznie mniej rteci niż na przykład ryba maslana czy ploc. W kilogramie mięsa pangi znajduje się według przytoczonych danych około 10 gierteci. W rybie maslanej zawartość rteci przekracza 300 gsl. kg. 5. Sumrekini, którego filety można dostać w markecie, nie jest ryba dzikozyjaca. Nie jest też gatunkiem typowo drapieznym, a także nie ma okazji z wystarczająco długo, aby skumulować w sobie więcej rteci. Dużo większym problemem są inne zanieczyszczenia obecne w Mekongu. Mieso pangi zawiera bowiem sporo kadmu. 3. Powody, dla których nie należy spozywać pangi Panga nie jest może najgorsza ryba na świecie, jednak dla bezpieczeństwa lepiej jej unikać i zamiast niej wybrać dorsza lub lososia. Warto zwrócić na to uwagę szczególnie w przypadku diety małych dzieci i osób z chorobami watroby i nerek, bo tam odkładają się metale ciężkie w organizmie człowieka. Mimo dużej zawartości Bialka Panga nie ma tego, za co tak cenimy ryby i ich przetwory, dużej ilości kwasów epa i tcha. Są one niezbędne dla prawidłowej pracy układu nerwowego i jego regeneracji. Mimo że ludzki organizm może je wyprodukować z roślinnych kwasów omega-3, dużo efektywniejsze jest dostarczenie EPA i TH z dieta. To również powód, aby panga zastąpić lososiem, makryla lub slejdziem. Sumrakini, inaczej panga, nie cieszy się dużą popularnością na polskim rynku, mimo że jeszcze kilka lat temu wypierał karpia ze światecznego stolu. Zjedzenie go od czasu do czasu nie będzie bardzo szkodliwe dla zdrowia. Jednak w miesie pangi jest mało kwasów tłuszczowych omega-3.